Witam na kanale Manavolt. Zgodnie z zapowiedzią, tym razem będzie krótszy czas oczekiwania, nietypowe podejście do otwierania boosterów. Czyli nastawiamy się na to, że chcemy znaleźć w boosterach folię. Teraz tak, ja już wiem, że w tych dwóch boosterach po lewej stronie folii nie będzie, w tych folie są. Najpierw spróbujemy otworzyć, żeby pokazać, że tak faktycznie jest. Na jednym przykładzie, a na drugim wytłumaczę, skąd jest taka różnica. Jak widzimy, to jak powiedziałem, jest Narset, ale fajla nie ma. A tutaj foil jest, czyli Keru Lich Lord. Skąd ta różnica? Jak to można przeświadczyć, czy uświadczyć, dlaczego, skąd wiedziałem tak naprawdę? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mamy 16. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Również mamy 16. Więc jeżeli chodzi o wagę, znaczy o ilość kart, takiej różnicy nie odczujemy. Ale wspomniana waga. To jest booster, w którym nie będzie foila. W tym będzie. Jak widać, różnica na wadze jest znikoma i niewyczuwalna w ręku, natomiast posiadając nawet taką prostą wagę jubilerską kupioną za 10 zł na ale drogo, można to stwierdzić. Kolejna rzecz. Grubość całej paczki. Tu widzimy, mamy 4,85 mm, a tu mamy 4,97. Niby folia nie powinna być jakoś wybitnie gruba, ale jednak posiadając dokładne narzędzie pomiarowe, możemy to stwierdzić. Teraz potwierdzając, tutaj foila nie będziemy mieli, a nóż się fetch trafi za to. Jest sealed and written. Natomiast tutaj foil będzie. Pytanie jak? Pinewalk. Treblast. Także jak widzicie, istnieje sposób na sprawdzenie, czy w boosterze jest foil, czy nie. Natomiast wymaga to chociażby posiadania takiej wagi. Ja miałem okazję sprawdzić to na całym boosterze, całym boksie, i waga boostera, który nie posiada foila, waga skansów takiego boostera to jest między 29 a 29,1 grama. Natomiast boostery posiadające już foile zaczynają się wagi od 29,2, czyli jak widzicie, to jest różnica 0,1 grama. Niby to nie jest dużo, ale nawet takie proste urządzenia potrafią nam dopomóc w ustaleniu. To tyle na dzisiaj. Podejrzewam, że następny film będzie już po prerelease Fate Reforged, w którym mam nadzieję, że się zobaczymy. Trzymajcie się.